Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Dotarliśmy do wulkanu. Tak, Fred i Barney są... No nie w wulkanie, ale przy wulkanie. To też się liczy, tak? I... W tej rundzie, bo będą tutaj dwie rundy, mamy tylko... Znaczy w tej rundzie mamy tylko dwóch przeciwników, ale każdy jest równie wkurzający. Przede wszystkim... dlatego, że... Te nasze posągi się odnawiają. I teraz to jest... No i patrzcie, skąd miałem wiedzieć, że ten pterodaktyl tam jest? Jak miałem... jakby wycenić swoje szanse, nie wiedząc, że on się znajduje w tamtym miejscu. Posągi są o tyle... Znaczy... tutaj akurat przy posągach fajne jest to, że nawet... słabsze strzelanie, czyli no to strzelanie z procy, rozwala je od samego początku. Co ja tutaj wyprawiam? Wchodzimy. Chyba, znaczy wygląda na to, że ja chyba w ogóle pominąłem większość planszy, ale... Co z tego, prawda? Nie przemyśleli twórcy tego, że tak też można. Okej. To jest jeden z bardziej wkurzających momentów, no bo znowu podczas skoku musimy się zmienić z jednej postaci w drugą. To nie jest za fajne. A masz... między oczy kamień. No, i jest boss. Naszym bossem jest ognisty dinozaur. I ogólnie rzecz jest taka, że jedyne jego ataki ograniczają się do ziania w nas ogniem. No i przywoływania lawy, która go transportuje w górę. Dopóki stoimy na tych wypukłych kamieniach, jest w miarę okej i raczej... I raczej nie powinien nam niczego zrobić. No dalej! Gin. Teraz może z całej epy, jak go uderzę, to coś to da. O, no właśnie. Proszę państwa, był sobie ognisty dinozaur, a raczej jest, ponieważ jak widzieliście, nie zabiłem go. Gdzie oni poszli? Nikt tak po prostu mnie nie pokonał i sobie z tym... I sobie poszedł. Tak, to nie zabrzmiało zbyt logicznie. Ale mniejsza, no w każdym razie on nas śledzi. I ta runda. Oj, ta runda to jest... Frustracja razy 4, nie? O, ile ja w dzieciństwie miałem problemu, żeby to przejść. I to nie ze względu na całokształt tej rundy, mimo że jest ona trudna, ale ze względu na końcówkę. O, tutaj właśnie widać, że Barney jest niższy, ponieważ wtedy byśmy nie przeszli tędy. Końcówka jest po prostu masakryczna. Okej, tu musimy zniszczyć... tu musimy zniszczyć te klocki. No nie! Kurde! No to pięknie zacząłem. Bo ogólnie kwestia jest taka, że... po tych kamieniach na lawie można rzecz jasna stąpać, ale... One też się w tej lawie... Znaczy w tej lawie toną na jakiś czas. I to powoduje, że... My też możemy dotknąć tej lawy i się poparzyć. I będzie bardzo smutno z tego powodu. I myk. Teraz już nie popełnimy tego błędu, prawda? No, teraz sobie przejdziemy. No, tu nie ma oczywiście tak, że nie ma żadnego checkpointa i musimy zawsze od początku. Ale podejrzewam, że jakbym załóżmy teraz zginął, chociaż nie wiem za bardzo w jaki sposób, to... No na przykład na tych kolcach, to coś mi się tak wydaje, żebym zaczynał jednak od samego startu. Mogę się mylić, rzecz jasna, ale... Ja wiem. Cóż ta pieduńska gra wymyśliła. Odzyskaliśmy sobie życie. No nie, panie, czemu? O, tamte kolce w jakiś magiczny sposób... Ominąłem, no... O, uwielbiam nietoperze. No, są takie śmieszne.
Okej, tu przechodzimy Barneyem i chwytamy się Fredem za tę skałę. Tu będzie mała powtórka. Mała powtórka z bossa. To jest w sumie banalne, bo tylko dwa razy tą kulą trzeba go uderzyć i to koniec. No. No właśnie. Dzięki temu odblokowujemy trampolinę. Wydaje mi się, że tam do góry można iść, ale jak to zrobić? Musiałbym być Barneyem, nie? Ale mniejsza z tym już. Tu w sumie też powinienem być Barneyem! Kurde. Okej. Takich niespodzianek to ja nie lubię. Wypieprzaj stąd. W ogóle to jest ciekawe, tutaj mamy jakiegoś dziwnego przeciwnika i tamten przeciwnik też się pojawił tylko raz w ciągu całej gry. Nigdy potem się już nie pojawia, w sztuce 1. Autorzy stwierdzili, dobra, stworzymy jednego przeciwnika, który będzie tylko raz, było śmiesznie. Teraz tak. To, co musicie wiedzieć o tym levelu, o tej części tego levelu, to, aby na samym początku iść w lewo. Jeżeli tego nie zrobicie, no to macie przesrane. I to jest właśnie moment, o którym powiedziałem, ponieważ zbliżamy się powoli do końca rundy. Ale to koło, to czerwone, szatańskie koło śmierci, zabija nas już na samym początku. I jeżeli spieprzymy, załóżmy tutaj, to i tak zaczynamy od początku. A to dlatego, że tak naprawdę nie pozbyliśmy się tego koła. Ono w dalszym ciągu będzie nas gonić. O właśnie, w taki sposób. Śmieszny. Ile razy ja tutaj zginąłem? Tego to ja nawet nie zliczę. Najgorsze jest to, że... Kurde... Człowiek chce się jakoś pospieszyć, żeby to koło go nie dotknęło. Ale niestety, nie udaje mu się. No wreszcie. I widzicie, teraz możemy sobie komfortowo na nim stanąć. Okej, udało się. Ale to nie było łatwe. Tak, polecam wziąć ten kuferek. I ogólnie gram tutaj Barneyem. Najlepiej się walczy w tej drugiej fazie z tym bossem. Nauczę cię teraz, co to znaczy ze mną zadzierać. No i... Ej! Wkurza mnie to, że ten ogień mi znika. Nie wiem, jak to na nagraniu będzie widoczne, bo jak ja sobie normalnie grałem w tym... na emulatorze, to nie było takich rzeczy. Ale cholernie to utrudnia grę, no kurde. Pociski, których nie widzę. No nie! No i to jest cała moja taktyka na niego. Ostrzeliwać go z daleka. Jasne, że mógłbym te kule do kregli zachować. Ale może być potem problem z tym, z pokonaniem drugiego bossa, ponieważ to będzie drugi boss. No, kadmie cię z procy! O, właśnie. Mamo, pomóż! No tak, teraz mama ma ci pomóc, tak? No i... Tak, drugim naszym przeciwnikiem będzie... jego matka! Yo, mama is... Tak, to już nie będzie takie fajne. To już nie będzie takie fajne, aczkolwiek... No, cóż... Co robisz w mojej górze? Wychodź stąd, teraz! Nie opuszczę jej, dopóki nie zatrzymasz lawy. Nigdy! Co za moralne problemy. O, dobra, spieprzyłem tutaj sprawę, ale ogólnie... Spieprzyłem tutaj sprawę, ale sama idea tej bitwy jest taka, że... Że pierwszy atak, jak on pluje ogniem, powinien być... Znaczy, wtedy powinniśmy być przy nim bezpośrednio. Dobra, to... No właśnie, spieprzyłem to. A drugi powinniśmy my być z dala od niego.
Okej, okay, właśnie tak. Ale nawet jak jesteśmy daleko od niego, to może być trochę problematyczne. Nie! Kurde! Jeszcze przegram z nim. A, no i jeszcze to. To też nie jest za fajne. Mam jedno życie. Szanse, że to wygram, są naprawdę małe. Nie! Kurde! I nie mówcie, że od początku będę musiał... No ja! Będę musiał z nim od początku walczyć. Co za draństwo jedne. Nie lubię tej walki. Za bardzo. Teraz młody masz przerąbane. Będę ci tak długo kadbić z procy, aż zrozumiesz, gdzie jest twoje miejsce. Gówniarz będzie mi skakać, kurde. Potem polecisz do mamusi, kurde. A, ciekawe jest też to, to jest w sobie bardzo ciekawe, że ja teraz nie mam żadnej broni. I to jest takie śmieszne, prawda, bo... Nie mogę sobie naładować życia. No, wreszcie. Wreszcie się udało. No i czy ja wygram z twoją starszą? Tego nie jestem pewien. Też potrafię tak trząść ziemią, tylko nie w tej chwili. Czemu ty się poruszasz w taki sposób? Czemu nie idziesz jak normalny dinozaur? No! Dobra, spieprzyłem sprawę. Byłem zbyt łapczywy w tych swoich atakach. Teraz jak ja mam to ominąć? Fuck. Ugh. Jezu, nie! Teraz chwila skupienia. Dobra, to jest jeszcze w miarę łatwe do ominięcia. Wystarczy gdzieś tam na krańcu stać. A, udało się! Co tym razem wymyślisz? O nie! Myślałem, że podskoczysz czy coś, ale to... No gin, kurde! No wreszcie! Aaa, pokonałem się! No to był pierwszy trudny boss w sobie w tej grze. Także udało się, udało mi się, to, co prawda nie za pierwszym razem, ale... Dobra, już nie będziemy tego powtarzać. I teraz powiem wam, że... Znaczy, no dobra, to jest NES-owa gra, to nie będziemy się czepiać takich rzeczy jak fabuła, no bo wiecie, fabuła w NES-owych grach, no to jest co innego, tak? Niż fabuła w tych wielkich produkcjach dzisiejszych. No ale co, no pokonaliśmy dinozaura, wyłączył lawę, jakkolwiek by to nie zabrzmiało. I dostaliśmy te, no... swoje dzieci. I one są na nas obrażone, bo miały pianki. A teraz nie mają, bo nie mają ich jak podgrzać. I koniec. Koniec, tak. No. Także, moi drodzy, to była gra Flintstonowie 2 i żegnam się z wami bardzo serdecznie. I cóż, pewnie jeszcze coś nagram na NES-a. Na razie jeszcze nie wiem co, ale na pewno coś nagram. Mam nadzieję, że wam się to podobało. No i do następnego.